Kiedy Pan Jezus został wywyższony na drzewie krzyża o godzinie 12 w południe, cierpiał tak zawieszony przez 3 godziny. W pełnym słońcu, w upale, później w różnych okolicznościach, o których mówi Pismo Święte, jakieś burze, trzęsienie ziemi, jakiś wiatr, chłód, to wszystko smagało Jezusa. Przez 3 godziny konał nasz Pan, aż w końcu o 15 wyzionął ducha. Pod krzyż podeszli żołnierze, aby upewnić się, czy faktycznie Jezus zmarł, bo za chwilę chcieli już zdejmować ciało naszego Pana z krzyża. I żeby się upewnić, czy on już faktycznie skonał, jeden z żołnierzy przebił włóczniom bok Jezusa. Przebił bok po prawej stronie i pod żebrami grot włóczni przeszył dalej serce Pana. Kiedy żołnierz wyciągnął włócznie z tego serca przebitego, z boku Jezusa wypłynęła krew i woda. Tym żołnierzem był setnik, dowódca 100 żołnierzy. Na imię miał Longinus. Ten człowiek, gdy przebił bok Jezusa o godzinie 15, doświadczył niezwykłego przejęcia. Doświadczył jakiejś łaski od Boga, ponieważ właśnie w tym momencie on się nawrócił. Nawrócił się i zobaczył w Jezusie wywyższonym, ukrzyżowanym Boga. Z wielką czcią padł na kolana i zagarnął trochę ziemi zroszonej tą krwią i wodą, która wypłynęła z serca Pana Jezusa. Dzięki temu do dziś mamy relikwie krwi Chrystusa, która właśnie wypłynęła w tym momencie, w godzinie śmierci Jezusa na Golgocie, dzięki Longinowi. Longin, kiedy stanął w obliczu tych życiodajnych źródeł krwi i wody, otrzymał nowe życie. I ty również możesz otrzymać nowe życie. Stań o godzinie 15, w godzinę miłosierdzia, w godzinę śmierci naszego Pana pod krzyżem i pozwól, aby ciebie też dotknęła krew i woda, aby one cię obmyły z grzechów, aby przyszło na ciebie miłosierdzie Boga, abyś skorzystał z tego, co wysłużył ci nasz Pan na krzyżu. On umarł, abyś ty mógł żyć. Skorzystaj z tej łaski, zgłoś się po to nowe życie i bądź głęboko wierzącym człowiekiem, jak nawrócony setnik Longinus.